Coraz więcej ludzi pojawia się na cmentarzach, żeby przygotować groby swoich bliskich na Dzień Wszystkich Świętych, ale cmentarze odwiedzają nie tylko ludzie. Na tej gliwickiej nekropolii niedawno pojawiły się dziki. Akurat nie jesteśmy stąd, ale temat dzików znamy, bo na naszym cmentarzu jest to samo. Tak przeryły u nas, że ten... Znaczy to jest efekt tylko tego, gdyby ludzie zamykali furty na wieczór. A to by nie było tego problemu. A jak te furty są otwarte, dzik to popchnie, wejdzie do środka, no i szuka pędraków, byle czego. Wnuczek mówił, był rowerem i uciekał. Tak. Uciekał, bo go goniła taka jakaś dzika świnia. Słyszałam o tym, że tu coś gdzieś tam w dole, coś tam się dzieje, ale co to musiałabym zobaczyć najpierw, ale jeszcze im nie zdążyło. A to zdarza się często? Miała pani... Kiedyś było z przodu, kiedyś przekopali z przodu, a teraz nie wiem. Ale nic takiego się tu nie działo. Według Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gliwicach problem szkód wyrządzanych przez dziki jest pokłosiem szkód, które są efektem działalności człowieka, jak na przykład niszczenie furtek czy klamek. Kiedy nie można zamknąć wejścia na cmentarz, łatwiej dostać się na niego dzikiej zwierzynie. Zamki są niszczone gdzieś, potem no jest problem, żeby to zamknąć. No nie możemy tam być codziennie, nie możemy być wszędzie, tak, więc no staramy się to robić bardzo często, staramy się okresowo naprawiać te wszystkie zepsute mechanizmy, tak, ale tak jak mówię, apel do wszystkich, aby zamykać przede wszystkim. Teren cmentarza jest ogrodzony. Jak zapewniam, ZUK szkody wyrządzone przez dziki są już usuwane. Na bramie i furtkach w okolicy cmentarza wiszą też specjalne informacje z prośbą o zamykanie ich za sobą.